Dla nas, prostych ludzi, może wydawać się to dziwne, ale w szlacheckich rodach przodkowie pełnią ważną rolę w życiu rodziny. Rozmowa z nimi, nawet z tymi, którzy już odeszli, jest czymś całkowicie normalnym, a ich zdanie brane jest pod uwagę przy podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji. Powiedz mi, no jak chcesz to dziadkowi powiedzieć? No wiesz, on zawsze chciał, że jak umrze, wiesz, żebym ja dalej była szczęśliwa i nie była sama, wiesz. No to wyobraź sobie, jak potrafi mężczyzna mocno kochać kobietę, żeby coś takiego powiedzieć, wiesz. No ale wiesz, on był naprawdę, wiesz, mądrym i wielkim człowiekiem. I a byłaś już tutaj z Januszem? Nie, jeszcze nie. O, tutaj proszę cię, tutaj postaw ten. Gdzie babciu sobie? Tu. Dla nas wizyta na cmentarzu to chleb powszedni. U nas nie ma, że idziemy tylko odwiedzić swoich bliskich w Dniu Wszystkich Świętych, czy w zaduszki, czy jak są święta Bożego Narodzenia. To jest dla nas codzienność. To jest część naszej pracy, ale tak samo część naszego wychowania, którego tata dopilnował, którego babcia dopilnowała i chodzimy tam razem. Wiesz, jak ja mówiłam do dziadka? Dziubuś, tak. A czy ty pamiętasz, jak były walentynki, dziadziu zmarł w walentynki i mi coś w nocy przyśniło mi się, że mamy walentynki i że powinnam kupić ci kwiaty. To wchodzę z tym bukietem róż różowych i mówię, babciu, to dla ciebie dziubuś. Wtedy dziadek zmarł. To jest niesamowite. Ale to dziadek mnie tknął. Nie zapomnę tego nigdy. Dobry, kochany człowiek był. Także dziubuś, kochanie, spełniam twoją wolę. Chciałeś, żebym kogoś jeszcze znalazła, żebym była szczęśliwa. I tak się stało. Nigdy ciebie, dziadku, nie zastąpi, nie. Ale przynajmniej babcia jest szczęśliwa. Zawsze byłeś moim dziubusiem i zostaniesz na zawsze moim dziubusiem. Zdjęcia są cały czas. I do nikogo innego tak nigdy nie powiem. Tylko ty byłeś moim dziubusiem. Ja już będę przez ciebie ryczać. Nie musisz płakać, już pada z góry. Widzisz, dziadek, nie płacz, bo babcia jest szczęśliwa, a o tobie pamiętamy.